Hej, siemanko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w naszej przygodzie z europejskim Pentagon Challenge Football Manager 2016. A więc najpierw przejrzyjmy sobie statystyki naszych najlepszych zawodników, tak więc strzelec to oczywiście Asson Balonga, 5 bramek, przypomnę 4 bramki ma Wilson oraz Kazri. Najwyższa średnia ocena to Quintero 7,48, najwięcej asyst bo aż 8 ma Gradel. Najwyższa celność podań, i tutaj możemy być zaskoczeni, że to Asson Balonga ma 74%. Niejedna nagroda dla gracza meczu dla wielu zawodników, tak więc Joel Ward po raz pierwszy dostał, ale tak samo Todd Kane. Najwięcej żółtych kartek po 4 mają Angela oraz Balanta, a czerwonej kartki jeszcze nie ma. Jeśli chodzi o finanse, mamy 48,5 miliona funtów, jednak ta prognoza mnie tutaj martwi, bo na koniec sezonu 22-23 mamy minus 33 miliony, ale to się oczywiście w miarę postępów naszej drużyny będzie zmieniać. Tak więc przypomnijmy sobie, co się działo w poprzednim odcinku. Rozpoczęliśmy odcinek od zwycięstwa z Middlesbrough 1-0, następnie Reading 4-1, później przyszła porażka ze Swansea 2-1 oraz z Aston Villą 3-4, tak więc znowu tylko jednobramkowa strata i porażka i Burnemów 2-0. Dzisiaj zaczniemy sobie najpierw z Luton już za chwilę, następnie po dwóch tygodniach przerwy na reprezentację zagramy z Huddersfield, dalej z obecnym liderem Sheffield United, Crystal Palace oraz Scunthorpe. Tak więc przejrzyjmy skład na pierwszy mecz w bramce Hawk, dalej Kane, Stevens, Alvarez, Balanta, Bidwell, Blau jako swobodny rozgrywający, Cook, Kazri na lewej stronie, Quintero, Gradel na prawej i Wilson jako lis pola karnego. Moi drodzy, nic kompletnie się nie działo w tej pierwszej połowie. No kilka strzałów padło, bo aż w sumie 10. No ale co z tego? 0-0. Jestem niezadowolony, jak już tutaj powinniśmy prowadzić i to sporo. No i cóż, lecimy z drugą połową. Niestety kontuzja Todda Kane'a. Niedobrze, ale mamy Joela Warda, który może tutaj wejść od razu. Słaba ocena Quintero. Nie mamy za bardzo takiego typowego, środkowego, ofensywnego pomocnika, ale Kazri tutaj może wejść bez problemu. No cóż, to będzie jak na razie jedyna zmiana. Wymuszona, trzeba to powiedzieć. 71. minuta, nadal bez żadnej akcji. Mamy 8 strzałów, Luton również, po 50% posiadania piłki. Co tutaj się dzieje? Zmienimy Kazriego w tym momencie, tak więc Obita wejdzie na lewe skrzydło. Po raz pierwszy zagra na skrzydle, nie na obronie. No i w sumie to będzie druga zmiana. Usuń tam to i tyle, Damian. Uwaga, rzut rożny. Niewykonany najlepiej. Stevens! Oddał strzał na bramkę. No jeśli to była nasza najgroźniejsza okazja, no to... Wilson! Jest brama! Pięknie! Ależ Gradel! 9. asysta Gradela w tym sezonie i Wilson strzela 5. bramkę. Strzela 5. bramkę, tak? Czyli równa się z Asson Balongą. Tutaj nie ma mowy o spalonym Wilson. Pięknie, na krótki słupek, 1-0. Kurde, dobrze, bo się bałem, że będzie bezbramkowy remis. No, 10 minut do końca, ja tutaj chciałem zrobić zmianę, ale uwaga, Wilson. Ależ się wyswobodził, Quintero. Gradel, na Obite jest bramka. Jest 2-0, Obita, pierwsza bramka w tym sezonie naszego lewego obrońcy skrzydłowego. No ja myślałem, że tutaj Wilson po prostu poleci na bramkę i będzie miał sam na sam. No stało się co innego, ale w konsekwencji jest bramka i to się najbardziej liczy. Tak więc zrobię tą zmianę, którą właśnie chciałem przeprowadzić. A więc za Quintero wejdzie tutaj Bleu jako ofensywny pomocnik, a na środek wejdzie Gnukuri i to już nie będzie swobodny rozgrywający, ale wysunięty rozgrywający. No i lecimy. Ostatnie niecałe 10 minut.
Jest dośrodkowanie obita! Ajajaj, cóż za okazja! Ale jeszcze rzut rożny, Bidwell. Na Balantę jednak ten, no, nie miał za bardzo z czego strzelić. No i mamy już, no jeszcze nie jest doliczony czas gry. Stevens, proszę bardzo, ileż to już razy wybijał piłkę Wilson, ale świetne podanie, obita, obita w polu karnym. Nie wiem, czy to było dośrodkowanie, czy strzał, ale bramkarz nie miał z tym najmniejszych problemów. Jeszcze Luton przy piłce. Brady go obuwa, ależ tutaj i Balanta niestety fauluje w polu karnym. Czy to będzie żółta kartka? Oby nie, jeśli będzie żółta kartka, nie będziemy mogli... No niestety, będzie zawieszony Balanta w następnym meczu. I rzut karny, tak więc no nie będzie czystego kąta, ale uwaga, no niestety. Nie będzie czystego kąta, Hawk kapituluje. No szkoda, szkoda tej akcji, bo moglibyśmy tutaj zagrać na zero z tyłu, ale zaoszczędzimy na premię za czyste kąta. Jeszcze 30 sekund do końca. Rzut rożny. Jeszcze Cook zbiera piłkę. Cook, no nie za ciekawie to wyglądało. Wycofujemy piłkę do bramkarza. Ostatnie sekundy. Jeszcze Gradel. Koniec meczu. 2-1. Liczą się 3 punkty. No i pięknie. Solidne zwycięstwo. Oczywiście zawsze trzeba ich chwalić po udanym spotkaniu. Gradel 2 asysty. Czyli 10 asyst już Gradela w tym sezonie. Ależ jest w formie naprawdę. I awansujemy już na 7 miejsce. Po 11 kolejkach 20 bramek strzelonych, tak więc jesteśmy trzecią drużyną o największej ilości bramek strzelonych. No też sporo tracimy, mamy tylko plus 4. 18 punktów, tak więc już na 10 punktów z powrotem zbliżyliśmy się do Sheffield United, którzy przegrali z Ipswich 2-0. Jeszcze wiadomości, zobaczmy, Gradel graczem meczu, oczywiście Kane na 2 miesiące. No nieciekawie, no, oczywiście Gradel imponuje formą, a my teraz mamy 2 tygodnie przerwy właśnie i wracamy na mecz z Huddersfield. No i już te 2 bardzo długie tygodnie, trzeba to powiedzieć, minęły, tak więc możemy przejść do kolejnego spotkania. A więc moi drodzy, Watford kontra Huddersfield. Skład na dzisiejsze spotkanie to Steel, Ward, Windorp, Anhela, Van Aanholt. A gdzie jest Balanta? No zawieszony, dalej swobodny rozgrywający Bleu, Cook, Wijnaldum na lewym skrzydle. Jak widzicie, tutaj mamy sporo kontuzji oraz zawieszeń. Todd Kane jeszcze doznał kontuzji, Hesket jeszcze trochę kontuzji i Kazri na 2 miesiące niestety. Szkoda, Halilowicz już tutaj wraca po kontuzji, tak więc Wijnaldum, Quintero, Gradel i Wilson. Takim składem rozpoczniemy sobie ten mecz. Mamy akcję Wijnaldum, Van Aanholt, w środku Bleu, dobry przerzut. Jest Wilson prosto w bramkarza. I mamy rozpoczęcie od bramki drużyny Huddersfield. Tutaj Cook, ależ przechwyt, Wilson. Znowu sobie nie poradził. No ale cały czas utrzymujemy się przy piłce. Ward. Ward, czy będzie dośrodkowanie? Ward, ależ pięknie! Wijnaldum, pięknie! Doskonale! Wijnaldum, jego trzecie trafienie w sezonie, a właśnie chciałem mówić, że nie za bardzo jestem zadowolony z postawy Wijnalduma w jego spotkaniach, kiedy gra. A tutaj proszę bardzo, no chociaż trudnego zadania nie miał, bo tutaj większość odwalił Ward tym podaniem, ale pięknie, Wijnaldum strzela bramkę, mamy 1-0. No w końcu akcja, 43 minuta, tylko że dla Huddersfield, uwaga, Mason. Kupę, podanie Fraser i Steel jeszcze, ajajaj, niestety Sinclair, Scott Sinclair strzela nam bramkę na 1-1, a już myślałem, że jakoś oswobodzimy się z tej akcji ofensywnej, tutaj najpierw strzał z ostrego kąta i co zrobi Ward? Masakra to jest jakaś. Steel też mógł się lepiej zachować, położyć się czy coś, kurde, 1-1. Jeszcze końcówka pierwszej połowy, mamy akcję, Wijnaldum, Van Aanholt, Wilson! Ale znowu po raz trzeci Wilson nie radzi sobie w polu karnym. My kończymy pierwszą połowę, tak więc wynik 1-1. Tutaj jestem głęboko rozczarowany. Moi zawodnicy muszą wiedzieć, że my tutaj gramy o same zwycięstwa. Anhela niestety słabe, spotkanie 6-4, no ale na razie obejdzie się bez żadnych zmian.
No uwaga, Gradel prawym skrzydłem. Gradel, ależ pięknie dośrodkowanie na Wilsona, tylko że Wilson nie potrafić Quintero strzela bramkę. Trzecia bramka w tym sezonie. Zobaczmy jeszcze raz. Gradel najpierw na Wilsona. No Wilson nie potrafi grać głową. To chciałem powiedzieć. A tutaj Quintero niepilnowany kompletnie. Dobrze w sumie, że Wilson wziął na siebie uwagę reszty obrońców. Mamy 2-1. Kolejna sytuacja, a od bramki Steel, ale tracimy piłkę, Frazier, Hupe, oj, ależ akcja, Pajkal Fire, no właśnie, czy tam był spalony, zobaczmy, no nie, nie było, nie, nie, nie było w momencie podania, w tym momencie podawał Hooper, tutaj zaspali i Angela, i Van Aanholt. Nie wiem, może próbowali trzymać go na spalonym. Tutaj, no kurde, Steel rzucił się po tą piłkę. No ale niestety, 2-2. Jest akcja. Od lewej strony zaczynamy. Van Aanholt na Gradela i tracimy piłkę. I teraz Hooper. Oby nie było akcji na 3-2. Fire. Angela, no w końcu pokazał się z dobrej strony. Wilson. Wilson ciągnie akcję. Wilson jest Van Aanholt. Dośrodkowanie. Znowu za krótkie. Jeszcze Blair, Ward, tym razem będzie brama, nie, Quintero w słupek! Aj, no nie wierzę. No i akcja teraz dla Huddersfield, Juan Fran, Big, Mason, Hooper, pole karne i na szczęście tylko słupek, ale myślę, że my zrobimy teraz zmiany, 69 minuta, więc Asambolanga wejdzie na pewno. No Wilson dzisiaj sobie nie radzi. No on pokazał się z dobrej strony w sumie tylko wtedy, kiedy przegrał pojedynek główkowy i ściągnął na siebie uwagę obrońców. No ale to jednak zdecydowanie za mało. I w sumie to będzie jak na razie jedyna zmiana. Od bramki Huddersfield. Ależ sobie podają tutaj bardzo fajnie. Nie wybijają za bardzo na oślep. Cooper. Fire. Dobrze, tak, Asambolanga, o, doskonale, Bleu, Cook, środkiem lecimy, Asambolanga, no tutaj teraz by się przydał Wilson, ale jest Ward, Ward dośrodkowanie, Wijnaldum w poprzeczkę, ja nie rozumiem, dlaczego do takich bezpańskich piłek nie dobiegamy po prostu. No i mamy akcję od prawej strony, wyrzut z autu, Ej, Chayle, jeszcze, oj, o Jezus, kurwa mać, dlaczego? Kurwa! Dlaczego? No kurde, no nie ma się w sumie tutaj z czego śmiać, no Ward, kurde, dlaczego ta piłka nie dotarła do Quintero? No i tutaj... Jesus fucking Christ. Dobra, myślę, że musimy przeprowadzić jeszcze kilka zmian. Może na lewą obronę wejdzie Bidwell za Van Aanholta. No i Quintero i Wijnaldum się spisują dobrze. Tutaj na prawej Gradela też za bardzo nie chcę zmieniać. No to może za Luisa Cooka wejdzie Gnukuri. No i to już koniec, bo przeprowadziliśmy 3 zmiany. No mamy... Nie, no co? Nie ma szans tutaj już na przeprowadzenie skutecznej akcji. Więc przegrywamy, niestety przegrywamy to spotkanie. Powiem krótko, zagraliście źle, tutaj też do każdej formacji z osobna, dlaczego niby zestresowani? Zagraliście beznadziejnie, zdemotywowany Wijnaldum, no bo w sumie ty dobrze zagrałeś razem z Quintero, no ale Windorp? Stary, nie wiem w ogóle co ty sobie wyobrażasz. No i straciliśmy okazję, bo wygrywając tutaj w tym spotkaniu, moglibyśmy awansować już na 5. miejsce i mieć 3-punktową stratę do derby. Tak, mamy 18 punktów i 9. miejsce. A przed nami mecz z liderem Sheffield United kontra Watford i gramy jeszcze na wyjeździe. Skład na dzisiejsze spotkanie, w ogóle stopień znajomości już naprawdę wysoki. No, myślę, że jeszcze chwila już będzie biegły, chociaż też no, długo nam schodzi zaznajomienie się z tą taktyką. Ale dobra, składzik, Hawk, Ward, Balanta, Windor, Pobita. Postanowiłem po prostu powołać najsilniejszy skład w tym momencie. Spróbujemy teraz może cofnięte rozgrywające Reed, Gnukuri, Wijnaldum, Quintero, Gradel, Wilson. Lecimy.
Mamy akcję od wyrzutu z autu. Większość akcji tak się zaczyna, tylko niestety tracimy piłkę. Teraz trzeba wznowić ustawienie i defensywnie dobrze odeprzeć ten atak. No i chuj. I obita. Dałeś dupy konkretnie. No zobaczmy jeszcze raz. A wślizgiem. Beznadziejnie poszedł na raz. No i głównie to jest jego wina, chociaż tutaj też mogliśmy Balanta z Wardem mogli bardziej pokryć Martinusa, ale głównie trzeba jednak obwinić Obite. Ale mamy akcję, Ward. Greidel. Greidel. No Wilsona, mamy bramkę. Kurwa, spalony. I znowu od lewej strony, od wyrzutu z autu. No tym razem nie tracimy piłki. Wilson. Greidel. Greidel, a myślałem, że będzie już dośrodkowywał. Wilson, Quintero! Jednak Quintero mógłby poprawić swoje wykończenie akcji. Mamy akcję, uwaga, Greidel. Greidel do środka, Gnukuri, tam obita, niepilnowany jeszcze Aj, Wilson! Kurde, ileż to już niewykorzystanych okazji. I mamy koniec pierwszej połowy, a ja teraz wpadłem na pomysł, że bo w treningu naszej drużyny ustawiałem głównie przygotowanie taktyczne oraz zgrania, więc myślę, że to już zaczyna działać, tak więc i już znamy taktykę i zaczynamy się zgrywać, więc myślę, że teraz zaczniemy trenować grę ofensywną oraz defensywną. 60. minuta właśnie wybiła. Ja teraz myślę, że zrobię dwie zmiany. Chociaż Wilsona jeszcze może zostawimy, ale zmienimy mu tutaj list pola karnego. Ale na pewno Windorp musi zajść, więc w jego miejsce Angela. No i na razie tyle. Mamy akcję jednak niestety dla przeciwnika. No i właśnie, nawet nie potrafimy wyjść z własnej połowy. No i proszę bardzo, chociaż Ward, teraz tylko dobrze podaj, stary, Greidel. Okej, zaczynamy akcję, Reed, Wilson. Quintero, ależ przejęcie, Quintero, jej. Ładny zamysł, ale wykonanie beznadziejne, tyle, że to nie koniec akcji jeszcze. Uwaga, Angela, Wijnaldum, Wilson. Wilson, czy sam do końca? Nie, wycofanie do Reeda, jeszcze Wilson w polu karnym. Jednak w obrońce. I to będzie koniec? Jeszcze nie. Jeszcze gramy dalej. Wijnaldum. Gnukuri. Gnukuri! Jest bramka! Jest brama! 1-1. Pierwsze trafienie w tym sezonie oraz pierwsze trafienie dla klubu Gnukuriego. Ależ w ważnym momencie się obudził nasz pomocnik. No tutaj kompletnie niepilnowany. I lewą nogą między nogami jeszcze obrońcy. Ależ pięknie w okienko strzela Gnukuri. Okej. Okay. Zaraz po bramce właśnie zrobimy sobie zmianę, a więc Asombalonga na pewno wejdzie, Wilson, no niestety dzisiaj bardzo słabo, 6:40. Jeszcze mamy jedną zmianę, ale zostawimy sobie ją, bo mamy dopiero 68. minutę. Od autu zaczyna Sheffield United. Uwaga, Armstrong, już pole karne, Armstrong strzał, bardzo niecelny. Okej, 81. minuta, Balanta. Żółta kartka, a my tutaj zmienimy Quintero. Quintero zmienimy, więc w jego miejsce będzie Julian Blau. Tyle, że czy ktoś tam potrafi grać lepiej od Bleła? No, z tych zawodników, których mamy, to raczej nie. Tak więc Bleł za Quintero i to będzie nasza ostatnia zmiana i mamy jeszcze niecałe 10 minut do końca meczu. Balanta na Wijnalduma. Wijnaldum niestety traci piłkę. Delet, Adams, Martinus, Ward, ale uwaga, pole karne, dobrze, Haug. Jeszcze rzut rożny, Fabbrini, ależ dośrodkowanie, jeszcze prawą nogą. 2 minuty doliczone, właśnie się rozpoczęły i uwaga. Greidel, Reed, Gnakuri, Reed, Bleu, Wijnaldum. No tutaj i traci piłkę znowu, niestety, nasz lewy skrzydłowy. Ale szybko ją odzyskujemy. Jeszcze Greidel. Tam na prawą stronę zagrajcie. Gnakuri. Huję bleł. Strzela bramkę na 2-1 i wygramy. Wszystko na to wskazuje, że wygramy z liderem.
Ale grubo i Gnukuri tutaj zdecydowanie dostanie gracza meczu. Najpierw świetna bramka, teraz świetne podanie i asysta. I Bleł strzela bramkę, ależ ważną bramkę. Czy jeszcze dalej polecimy? Bleł! Bleł, Asombalonga 3-1, ależ rozklepani. Ależ rozklepane Sheffield United. No teraz banan na mojej twarzy oczywiście bardzo duży. No zobaczmy to jeszcze raz. Bleł, ależ tutaj przejął. Asombalonga nie miał problemów. No do pustej bramki po prostu trzeba było strzelić. Ależ Bleł, no świetnie. Świetnie, w ogóle no Bleł myślę, że możemy złożyć za niego tą ofertę, bo na szczęście sobie zrobiłem klauzulę, kwotę wykupu 2,5 miliona funtów. No to moim zdaniem za Bleła to są jakieś śmieszne pieniądze. Tak, jestem dumny z waszej postawy. Ignokuri właśnie, gracz meczu, Wijnaldum też 9-0. Jak dla mnie troszeczkę za wysoka ta ocena. Myślę, że mogliby się zamienić oceną z Blełem. Tak więc dzięki temu zwycięstwu awans na 8 miejsce, 21 punktów. Gdybyśmy wygrali tutaj z Bournemouth, co ja gadam, z Huddersfield, gdzie oni są? Tutaj na 5 miejscu już z Huddersfield mielibyśmy 24 punkty. Ale trudno, mamy 21 i tak jest dobrze. Watford, Crystal Palace przed nami, tak więc Crystal Palace też jest drużyną braną pod uwagę do awansu. Więc fajnie będzie tutaj również wygrać. No to składzik: Hawk, Ward, Balanta, Stevens, Van Aanholt, Bleł w pierwszym składzie oczywiście z Gnukurim, Wijnaldum, Quintero, Gradel oraz Asombalonga. Takim składem rozpoczniemy. Gra w ataku była trenowana, gramy u siebie, musimy wygrać. Rzut rożny, jednak jak zwykle wybijają piłkę, ale jeszcze Quintero. Asombalonga! Pięknie, pięknie, mamy 1 do 0. Nie było tam mowy o spalonym i Asombalonga to już jest jego siódma bramka w tym sezonie. Zobaczmy jeszcze raz. Wijnaldum, Quintero. I tutaj właśnie za plecy obrońców Asombalonga wyprzedził ich i strzelił 1-0. Koniec pierwszej połowy, nic się więcej nie działo, 1 do 0. I teraz na razie wszystko wygląda dobrze, ale stać was na jeszcze więcej. Tutaj Wijnaldum troszeczkę niezadowolony, ale spokojnie. Nie graliście tak źle. Ok. I też Asombalonga nie grałeś tak źle. No i pięknie, zgaszone tylko Wijnaldum, ale bo on musi być tutaj nie, zrównoważony jest. Ok. 75. minuta, kwadrans do końca. Tutaj kompletnie nic się nie dzieje. Chociaż my przeważamy i to naprawdę grubo. Więc teraz tak, damy odpocząć zmęczonym zawodnikom, czyli na pewno Quintero potrzebuje zmiany, więc potrzebujemy Rida. Bleł właśnie tutaj wchodzi. Ok. Następnie Balanta mógłby zejść, więc Angela w jego miejsce. I ostatnią zmianę na lewe skrzydło Obita za Wijnalduma jako skrzydłowy. I mamy akcję jeszcze przed, a nie, już po wprowadzeniu zmian. Stevens, Bleu, Quintero, nie, jeszcze przed, przepraszam, jeszcze przed zmianami. I Asombalonga faulowany w polu karnym i chyba sam poszkodowany będzie strzelał. Ale właśnie, najpierw zmiany, teraz można oddać strzał. Uwaga, Asombalonga będzie miał szansę na 8. bramkę w tym sezonie. Tak jest! Jest brama! I bardzo pewne zwycięstwo teraz, bo 1 do 0 to tak jeszcze niepewnie, nie? Ale już jest 2 do 0 i niecały kwadrans do końca tego meczu, ale bramkarz znowu wyczuł intencję strzelającego, ale jest gol. Niestety, ale jeszcze pod koniec tutaj Gnukuri doznał kontuzji Angela, żeby to nie było czerwonej kartki. A może być, bo tam wychodził w sumie sam na sam. Żółta na szczęście. Skręcenie stawu skokowego Gnokuriego. Ale to już będzie koniec meczu. Tak jest, koniec meczu, jest zwycięstwo 2 do 0, ale kurde, szkoda tej kontuzji, no bo jednak stracimy. Jestem pewien, że stracimy Gnokuriego, ale myślę, że to będzie teraz dobra okazja dla Bielika w końcu na zaistnienie w tej drużynie. Dobra robota, panowie. Wygraliśmy kolejny mecz. Asombalonga, dwie bramki i jest graczem meczu, jedna asysta Quintero, no i w sumie Asombalonga mógłby mieć asystę do swojej bramki, bo sam był faulowany w polu karnym, a my kontynuujemy wzrost
24 punkty, 4 punkty straty tylko do Derby i 7 punktów straty do Sheffield United, gdyż ci zaczęli w końcu przegrywać. Ignokuri kontuzjowany na 3-4 tygodnie. No szkoda mi go, ale cóż, no tak to już jest w tym sporcie. Asson Balonga, nasz najskuteczniejszy strzelec, 8 bramek, no i w sumie 8 razy wchodził od pierwszych minut na boisko, a my teraz widzimy się za tydzień w ostatnim meczu dzisiaj ze Skuntorp. Ostatni mecz w dzisiejszym odcinku już przed nami, Skuntorp kontra Watford, gramy na wyjeździe, niewiele się zmieniło w pierwszym składzie. Hawk, Ward, Balanta, Stevens, Bidwell na lewej obronie dzisiaj, Bleu, Cook, a więc Bielika nadal nie ma w pierwszym składzie, ale spokojnie. Wijnaldum, Quintero, Gradel, Asson Balonga, takim składem wychodzimy. Tutaj też Rhys Burke, z którym się pokłóciłem, w sumie nawet wam nie powiedziałem o tym. Pokłóciłem się z tym zawodnikiem tak dosyć grubo i sprzedałem go do Aston Villa za 2-3 miliona funta. Niech idzie, na razie. Zapraszamy zespół. Pierwsza akcja, rozpoczynamy i to niestety Skuntorp, ale Gradel, cóż za interwencja, Quintero, Asson Balonga, cóż za akcja. No kurde, szapoba, po prostu, czapki z głów i lecimy dalej. I cieszę się, że to Quintero podawał Asson Balondze, a nie na odwrót. No bo jak dobrze wiemy, Quintero ma dosyć mocne problemy z wykańczaniem akcji. No, mamy akcję w końcówce połowy, Bleu, Wijnaldum, sam, ale proszę bardzo, jest bramka, ja już tutaj byłem pewien, że nic z tej akcji nie będzie, a tutaj proszę bardzo, no Wijnaldum zaskoczył mnie. Pozytywnie, zobaczmy jeszcze raz, ostry kąt, strzał w słupek, następnie na drugi strzał po długim rogu i obok bramkarza zdezorientowanego piłka wpada do siatki. Doliczony czas gry, tak więc kończymy pierwszą połowę z wynikiem 2-0. Panowie, jestem bardzo zadowolony. Tutaj no, w końcu mogę im powiedzieć coś miłego po udanej połowie. Akcja od wyrzutu z autu, Bleu na lewą stronę, Bidwell. Dośrodkowanie Bidwella i teraz przechwyt Skuntorp i uwaga. Ale Cook niedobrze. Sordell, Baker, Rothwell. Mahoney, już w polu karnym Mahoney i 2-1, tak więc potrzebowali no niecałe półtorej minuty zawodnicy Skuntorp na strzelenie nam bramki i to jest bramka kontaktowa. A więc tutaj Ward, niestety bardzo słabe zachowanie defensywne. I zobaczcie, ilu zawodników tutaj w ofensywie w ogóle wyszło. No. I znowu Skuntorp przy piłce, no nie gadaj. Balanta, cóż za piękny odbiór. Jeszcze tutaj się bronimy. Little, Rothwell. Ma sporo miejsca. Cook, kurde, zobaczcie jak szybcy są. Mahoney, kurwa, no nie. Connor Mahoney. No bohater dwóch akcji i co? I znowu Ward? Tak jest, znowu on. Balanta też bardzo słabo. Co to w ogóle miało być, Balanta? No dramat. Okej, 62 minuta. Zrobimy zmianę, więc tak. Van Aanholt za Bidwella. Jeszcze bym tutaj może Balantę zmienił. Ale co, Berg? Niechciany? No nie. Jak na razie to będzie jedyna zmiana. Mamy rzut rożny. Wijnaldum. Piłka wraca do Quintero. Słabe to dośrodkowanie. No i znowu Skuntorp w akcji. Cummings. Nie ma, ależ tam ładnie Hawk broni. Tyle, że no co robią moi obrońcy? Co to w ogóle ma być? Okej, 71 minuta. Zrobimy kolejną zmianę, więc teraz... No właśnie, no chciałbym zmienić i Warda i Balantę, ale mamy tutaj jednego zawodnika, który może zagrać na tych dwóch pozycjach właśnie. No jednak Berg, myślę, lepiej spisze się na środku obrony. I ostatnia zmiana jeszcze w zanadrzu. Okej, 80 minuta. Więc w tym momencie przejdźmy do taktyki, zrobimy jeszcze jedną zmianę.
kto tutaj może wejść. No to myślę, że powrócimy do starych tradycji. Bleu, ofensywny pomocnik, Reed, cofnięty rozgrywający. Mamy jeszcze 10 minut do końca meczu. 10 minut na strzelenie zwycięskiej bramki. Już doliczony czas gry leci. Tak więc, no niestety, ten remis biorę na siebie, bo to jest moja wina. Kurde, jeszcze tutaj była okazja, ale to jest moja wina, bo niepotrzebnie im powiedziałem, że jestem zadowolony, nie? Gdybym powiedział, że tam stać was na jeszcze więcej, to myślę, że tego remisu by nie było. Niestety, ale chwalenie piłkarzy przed końcem meczu jest w ogóle nieopłacalne. No i co? To będzie koniec meczu. Jeszcze tam coś się chyba dzieje. Ale to będzie remis niestety. Niestety, panowie, remis. Spadamy na 6. miejsce nawet w tym momencie. Zagraliście poniżej oczekiwań. Kogo tutaj najbardziej trzeba obwinić? No myślę, że mnie. Po prostu. Nie będę tutaj szukał kozła ofiarnego. Po prostu ja zawiniłem. No mieliśmy szansę tutaj na 27 punktów i 5. miejsce. Mamy 25, ale i tak jest dobrze. I tak jest dobrze, nie ma co narzekać. Chociaż szkoda tego meczu. No i jeszcze tutaj wiadomości. No niestety, Conor Mahoney. Zobaczmy sobie jego profil. No ja tego po prostu nie zrozumiem, nie? Taki zawodnik nam jebnął dwie bramy. No ale taka jest piłka nożna, nie? Czasami i taki zawodnik potrafi błysnąć. Więc tak, no to by było w sumie wszystko w tym odcinku, więc podsumujmy sobie ten odcinek. Zaczęliśmy od meczu z Luton, który wygraliśmy 2-1. Następnie porażka z Huddersfield 2-3, czyli kontynuujemy serię, gdzie przegrywamy tylko jedną bramkową stratą. Sheffield United, zwycięstwo 3-1, Crystal Palace 2-0, no i Skuntorp niestety 2-2. A w następnym odcinku zmierzymy się z Cardiff, Brentford, Yeovil, Bolton oraz West Ham, czyli same takie no, słabe zespoły, prawda? I już rozpoczniemy grudzień, moi drodzy, meczem z West Hamem. Tak więc tempo jest naprawdę spore. Wróćmy jeszcze do tabeli. Tak więc po 15 spotkaniach, po 15 kolejkach jesteśmy na miejscu 6. Tak więc jeszcze łapiemy się na baraże. Ale ja tutaj oczywiście będę walczył o bezpośredni awans. 8 zwycięstw, 1 remis, 6 porażek. 7 na plus różnica bramek, 25 punktów. No i cóż, moi drodzy, to by było wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Siemano.